ta postać kobiety, prawda? Ja nie urodziłem się w czasie bombardowań, ale po wojnie i zobaczyłem cały ten koszmar, który wojna zostawia. To znaczy, my jako młodzież byliśmy niedożywieni, prawda? Była krzywica, była próchnica, jakieś potworne choroby dermatologiczne. To wszystko było widać dlatego, że koledzy na przykład na podwieczorek jedli kawałek chleba pomoczonego wodą z cukrem. Czy też jakiś kolega wpadł na pomysł, dlatego miał wszystkie zęby popsute, żeby robić sobie karamel. Znaczy cukier podgrzewał na wrądlu i no, to były takie... To była bieda i nieszczęście. Naprawdę. Ktoś, kto tego nie widział, a może największym nieszczęściem, i to mi utkwiło na zawsze w pamięci, to były te osoby, które zostały okaleczone przez wojnę. No i ja uciekałem od tego wszystkiego. I co znalazłem? Po prostu jak szedłem do szkoły, to patrzyłem na kwiaty, na te kwiaty fantastyczne takie jakieś. Czy jak szedłem koło stawu, to ważki były takimi pojazdami kosmicznymi. Po prostu stworzyłem sobie mój świat, prawda? Patrzyłem po prostu z takim utęsknieniem na piękne twarze. To była absolutna rzadkość. A nie wiem, już wtedy miałem naprawdę takie wyczucie, że coś jest piękne, ktoś jest piękny, ktoś jest okaleczony, czy też po prostu bez urody. No, byłem prawdopodobnie wrażliwym dzieckiem. No i ta ucieczka to była ucieczka właśnie w te bajki, gdzie można było zbudować sobie bohatera, który nie miał tych ran, nie miał tych okaleczeń i stąd ta mitologia. Ale również w tym samym czasie nagle u ciotki, bawiąc się z moją kuzynką, odkrywam w szafie jakąś potężną encyklopedię anatomii. I mówię, to my tacy jesteśmy? No i to nowa podróż, prawda? I ten zachwyt, że my jesteśmy tak skomplikowani, to jak podróż gdzieś, jak postacie kosmiczne. No i to również mi zostało. Także ten Wieluń to była taka wielka lekcja szacunku dla człowieka, któremu tak trudno obronić przed potwornością broni. No i dlatego marzyłem zawsze, żeby coś zrobić dla mojego brata, bo mój brat był ofiarą. Ja nigdy nie marzyłem, że jadąc do Paryża i nie uciekałem, prawda, nie byłem uciekinierem politycznym. My w tym okresie po Akademii Sztuk Pięknych i na Akademii byliśmy wychowywani na reprodukcjach z Muzeum Louvru, czy też z muzeów niemieckich i marzyliśmy o Paryżu, bo Paryż był wtedy numerem jeden, prawda? Byłem jak jakieś takie małe zwierzę w dżungli, nie znałem nikogo, musiałem po prostu się tam zadomowić. Nie chciałem robić żadnej innej pracy jak tą, którą potrafiłem. To było oślepienie. Po prostu ja tam musiałem pojechać. Musiałem pojechać, dlatego że... No, że tam się różne rzeczy działy, prawda? Tam był Louvre. Do tego stopnia, wie pani, ta otchłań była ważna i wielka, że ja się wychowałem na reprodukcjach z Empiku. Miałem tych reprodukcji dużo, tak zresztą jak i moi koledzy. I jak tam pojechałem, poszedłem do Louvru, patrzę na te obrazy i patrzę i mówię, kurczę, czy ja patrzę na reprodukcję, czy ja patrzę na obraz. Wtedy jeszcze nie było, wie pani, tych ochron, Paryż był bardzo spokojny wtedy i po kryjomu dotykałem, tak, żeby rzeczywiście nie uszkodzić nic. Ale mówię, nie, no to jest rzeczywiście autentyczne dzieło. No i podziwiałem, proste rzeczy były dla mnie jakąś tajemnicą. Dlaczego? Bo się tego nie nauczyliśmy po prostu. No i to była olbrzymia lekcja dla mnie, taka podróż po prostu w kosmos sztuki. Będąc już bliski dyplomu, bo ja pojechałem, żeby się wzbogacić tam, w sensie artystycznym, na dyplom. No i pokazuję te obrazy, znajomi mi pomogli tam zawieźć. Nikt tego nie chciał oglądać. Mówię, no jak to jest? To ja 5 lat się uczę i żeby to nikogo nie interesowało, a Paryż był bezwzględny, wie pani, jest cały czas bezwzględny. Jeśli to nie wpisuje się w coś,
co interesuje ludzi, to tego nie ma, prawda? No i te moje obrazy już były przeżytkiem wtedy. To, co profesor nam mówił na Akademii, to już się nie liczyło od dawna. To ja dzisiaj odkrywam w Polsce rzeczy, które widziałem 50-60 lat temu we Francji. Po prostu tam życie jest artystyczne, mówię, nie ma hamulców, prawda? Nie ma uznań. Jest dzieło, które się broni albo nie broni. Ale tym głównym kryterium to jest to, jeśli jest, mamy coś do powiedzenia, to ludzie znajdą. I tak było właśnie z tym, że poproszono mnie, żebym zrobił obraz, bo ja nie robiłem plakatów, na festiwal w Cannes. Nawet teraz żona dzwoniła do mnie i mówi, o, słuchaj, pokazywano twoje plakaty. Ja nawet nie marzyłem, wie panie, bo ja po prostu odrzucałem plakat, nie był moją tą, nie lubiłem plakatu. No i w końcu festiwal Cannes mnie znalazł, trafiłem na człowieka niezwykle, nazywał się Maurice Bessy, niezwykle otwartego, który chciał coś zmienić, chciał iść do przodu, niesamowicie. No i można powiedzieć, że był taki rewolucyjny naprawdę, to co on wprowadził, to do tej pory funkcjonuje. No i ja zrobiłem jeden ten obraz, który wywołał duże wrażenie, bo nagle, wie pani, ta Croisette, to znaczy ta aleja, która prowadzi do Pałacu Festiwali, stała się takim widowiskiem surrealistycznym. No, ale ja to wszystko brałem jakoś, to jest zabawna sprawa, brałem to jakoś naturalnie, prawda? Na drugi rok ten dyrektor znowu mnie poprosił. I znowu, prawda? A później już odszedł od tego, no i już nie próbowałem po prostu, bo uważałem, że jest jakiś cykl. Coś było, kończy się, następuje coś innego. Tak, Denis Villeneuve jest tą postacią, która może w sposób taki najbardziej szczery opowiedziała swoją przygodę z dzieciństwa, bo są wielcy reżyserzy, którzy również korzystają. My byliśmy inspiracją dla wielkich nazwisk mody i w Paryżu, prawda? Tylko nikt się nie przyznawał do tego. Natomiast to, co jest piękne u Denisa Villeneuve, to to, że on mówi, że taka była kolej rzeczy. I my tego chcieliśmy. My chcieliśmy właśnie, robiąc, jakby przygotowując to wydawnictwo, które stało się największym wydawnictwem, chcieliśmy, żeby to była jakaś pożywka mądra, ta najwyższa, prawda? Nie jakieś komiksy nieudolne, amerykańskie. Nawet muszę powiedzieć jedną rzecz. Pytano się Denis Villeneuve, a kiedy pan zrobi filmy z tego, z tymi bohaterami, jakże to się nazywa, ci bohaterzy Naruela, prawda? A on mówi, kogo? Mówi, nie znam. Ja się wychowałem na kulturze zachodniej Europy. No więc powiedzieć coś takiego, to trzeba mieć niezwykle silny kręgosłup, no i wiedzieć, co się mówi, prawda? Dlaczego on ma po raz 10 robić Supermana? I to jego bogactwo jest właśnie przejmujące po prostu. To jest ta kultura, o którą my dbaliśmy po prostu cały czas. Na wystawie pokazujemy pracę z przekroju jego twórczości od lat 80. aż do ostatnich z 2020 roku. Prace, które przeniosą nas w świat fantastyki, łączący dwa jego pojęcia, to co w wyobraźni i to co na ziemi. Wiele elementów znajdziemy kobiecych, gdzie bohaterowie Dune biorą udział i wspomniana tytułowa bohaterka. To, że inspirował się fantastyką, to wiemy, to, że Frank Herbert jest dla niego bliski, to też wiemy, ale wszyscy ci, którzy fantastykę kochają i czytają, mogą tutaj dotknąć jego prac na żywo. Obrazy wielkoformatowe, wykonywane techniką olejną i akrylową, pokazane są w przepięknym oświetleniu i sądzę, że też zachwycą publiczność. Różna tematyka, zarówno inspirowana barokiem, jak i
sztukami antycznymi, jak również tym hiperrealistycznym pojęciem świata. To przepiękna wystawa dla tych, którzy lubią kontemplację i lubią świat marzeń.